Premiera była na promocji książki o przyrodzie Parku Starzewskiego, która była wynikiem właśnie tego działań tego projektu. Więc chciałbym Państwu powiedzieć o samym projekcie i o wynikach, o jego wynikach. Tutaj się tutaj będzie. Ja może będę zmieniać slajd. Proszę Państwa, Park Starzewski, wszyscy go znamy, Aleja Waszyngtona, Zieleniecka, Jeziorko Karankowskie. A wygląda tak. Zapewne większość Państwa bywa tam. Dużo zbiorników wodnych, jeziorko Karankowskie, element, tereny sportowe. Różnego rodzaju użytkowania. O samym parku. Obchodzi akurat stulecie. Był zaprojektowany na przyjazd cara Aleksandra II do Warszawy i on miał otworzyć ten park. No, złożyło mu się jakoś inaczej i nie przyjechał i nie otworzył tego parku. Natomiast park powstał. Zupełnie od początku ukształtowany, od samego początku na podmiejskich pastwiskach, łąkach zalewanych przez Wisłę. Także wszystko na od początku zrobione. Te zbiorniki, które tam w tej chwili są, to są wykopane zbiorniki właśnie, żeby ściągnąć tą wodę. Ziemia nawieziona, przewieziona, przerzucona. Szata roślinna stworzona zupełnie od początku, no, preferująca te składniki egzotyczne, które wtedy były modne, taka była wtedy moda urządzania parków. No i funkcja w dużej mierze salonu spacerowego, między innymi spacery w powozach. Obecnie licznie odwiedzany park śródmiejski ma status zabytków. Funkcja rekreacyjna oczywiście, przyrodnicza, również przewodnia komunikacyjna komunikuje między lądem Waszyngtona a Rogochowem. Jest to w mojej ocenie, czy w naszej ocenie, najbardziej przyjazny przyrodzie park Śródmieścia Warszawy. Ma złagodzony reżim ogrodniczy z dwóch powodów. Po pierwsze dogadujemy się, prawda, już grupa przyrodników z zarządem oczyszczania miasta, który jest zarządcą parku. I drugie, park czeka na rewaloryzację. Miała się waloryzacja na euro, nie została zrealizowana i nadal wisi na tym parku. Właśnie ta rewaloryzacja, tak jak tu od tej rewaloryzacji się wszystko zaczęło. To była ta spłonka, która eksplodowała i która pozwoliła nam zacząć ten program. To jest dygresja, to mówimy o rewaloryzacji. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, w parkach własnych odbywają się te właśnie rewaloryzacje, które w dużej mierze sprowadzają się do wycinki drzew, do przetrzewienia krzewów i w sumie bardzo na tym cierpi przyroda tych parków. W trzech parkach, na Kępie Potockiej, na parku Wronskiego i w Ogrodzie Kraszyńskim, były robione inwentaryzacje ornitologiczne przed rewaloryzacją koloru zielonym i po rewaloryzacji kolor czerwony. Ptaki są takim właściwie bardzo dobrym wskaźnikiem syntetycznym stanu przyrody. Więc jeżeli mówimy o składzie zespołu parku, o awifaunie parku, to w dużej mierze możemy mówić o stanie przyrody parku. Zobaczcie Państwo, w tych trzech parkach, w których przeprowadzono rewaloryzację właśnie tutaj, zobaczcie Państwo, że liczby zielone, liczba gatunków, różnorodność składu gatunkowego, a tutaj w nawiasie to jest liczebność
populacji rynkowej w przeliczeniu na 10 lat, bo tak się wolno robi, jak Państwo wiecie. Zobaczcie Państwo, że we wszystkich trzech przypadkach po rewaloryzacji spadła o 1/3, o połowę różnorodność awifauny i równie spadła liczebność awifauny. Zobaczcie Państwo, minus 43%. I to nawet, spójrzcie Państwo na Kępę Potocką. Po 5 latach ten spadek utrzymał się, nawet się pogłębił jeszcze, No i wobec tego zapowiedź rewaloryzacji w Parku Skaryszewskim wywołała reakcję grupy przyrodników, żeby coś z tym zrobić, żeby w tym parku, który wszyscy bardzo lubimy, żeby nie doszło do tej katastrofy, jaką jest właśnie rewaloryzacja. Właściwie spontanicznie utworzyła się grupa i powstał społeczny projekt Przyroda Parku Skaryszewskiego. W ciągu kilku tygodni zebrała się grupa 38 uczestników. To są przyrodnicy z najwyższej warszawskiej półki, z 5 uczelni i z 4 instytutów naukowych, i którzy postanowili zrobić inwentaryzację przyrody, taką kompleksową Parku Skaryszewskiego, właśnie żeby mieć argumenty do dyskusji wtedy, kiedy będzie tworzony projekt rewaloryzacji. Ten projekt już raz został stworzony, ale jak już powiedziałem, nie został zrealizowany. I wobec tego inspiracją tego projektu, którym chciałem Państwu opowiedzieć, był odzewem środowiska warszawskich przyrodników właśnie na tą rewaloryzację. I stawialiśmy sobie w tym projekcie 3 cele. Po pierwsze, udokumentować stan przyrody parku. Po drugie, sformułować wskazania proekologiczne właśnie pod kątem tej rewaloryzacji, a na bieżąco gospodarowania w parku. I to już się, między innymi ziściło w tym, że ten park w tej chwili na przyrodniczo jest naprawdę góruje nad innymi parkami warszawskimi. Jest najbardziej przyjazny w przyrodzie. I wreszcie popularyzacja wiedzy o przyrodzie tego parku, w ogóle o zieleni miejskiej, zaprzyjaźnienie publiczności z przyrodą i sprawienie, żeby właśnie ta przyjaźń, to przyjazne współżycie z przyrodą było formą rekreacji, Zasady działania tego projektu, projekt społeczny, zupełnie niezależny od jakiejkolwiek instytucji. Społeczny, to znaczy nikt nikomu za nic nie płacił. Nikt nie mówił, co mamy robić, bo byliśmy niezależni od jakiejkolwiek instytucji. Wszystko to, co robiliśmy, to były indywidualne. Zakres, metody i organizacja badań były indywidualnie ustalane przez poszczególnych uczestników stosownie do ich specjalności, do wymagań specjalności, a tylko wyniki, każdy musiał się zgodzić z góry, że wyniki będą przedstawione, przekazane do wspólnego wykorzystania, poza oczywiście indywidualnym wykorzystaniem autorskim. Koordynacja wobec tego, że nikt nikomu nie płacił, nie zależał od żadnej instytucji, wobec tego koordynacja była stosunkowo prosta i mogłem się jej podjąć. Kontakty w ramach zespołu, to było forum, które prowadziła pani Magda, listy koordynatora, tych listów w zeszłym roku ukazało się kilkanaście, w tym roku już było 5. I spotkania mieliśmy okresowe, spotkania przy herbacie, na które kto chciał, to przychodził i rozmawialiśmy sobie. Wynikiem tego
odbyło się sympozjum sprawozdawcze. Wszystko to się odbyło w sezonie badawczym 2014. Na koniec roku właśnie tamtego, 2014, odbyło się sympozjum sprawozdawcze i tam dopiero się zobaczyliśmy. Większość z nas się dopiero tam zobaczyła, bo tam działaliśmy, że tak powiem, wirtualnie. I w roku przygotowaliśmy roboczy taki raport na wiosnę. Tutaj Państwu puszczę ten raport, żebyście Państwo mogli sobie obejrzeć. Ten raport też na naszej stronie wisi w PDF-ie, jakby. Co? Właśnie. Co objęły badania? Jak powiedziałem, projekt zamierzeniem projektu było kompleksowe zbadanie przyrody. Zaczynając od tła socjologicznego, użytkowania parku, przyroda martwa, czyli geohydrologia, jakość wód, klimat lokalny, grzyby, pleśnie grzebowe i porosty zaliczane obecnie do grzybów też, mszaki i rośliny naczyniowe, cały kompleks hydrobiologii, to znaczy rośliny i bezkręgowce wodne i fauna lądowa, 10 grup bezkręgowców i wszystkie grupy kręgowców. Brakiem tego programu było to, że nie mieliśmy możliwości zbadania skażeń powietrza i gleby w parku. Również bilansu tlenowego drzew, dwa bardzo ważne elementy, których brak. Nie były badane też, nie zbadaliśmy też dwóch ważnych, że tak powiem, na użytkowanie parku grup, to znaczy komarów i tak zwanych meszek, nie wiem jak to się zoologicznie nazywa, a również i wstrząsy biegaczowatych. Ale ogólnie był to, jak Państwo widzicie, bardzo kompleksowy zespół. To jest, jak już powiedziałem, wszyscy badania były prowadzone indywidualnie i właściwie łączył nas tylko ten podział parku, także można było wyniki odnosić do jakichś. Niech pani Alina tutaj obecna wykonała ten podział i to był właściwie jedyna taka wspólna podstawa między tymi indywidualnymi badaniami. To jest wynikiem tych badań właśnie ten raport, który Państwo macie w tej chwili na stole i również książka, która ukazała się wiosną tego roku. To jest podsumowanie właśnie wyników naukowych naszego projektu. Ukazała się w wydawnictwach UKSW, można to kupić. I właśnie 27, to co Państwu mówię, to była moja prelekcja na tej spotkaniu poświęconej promocji książki w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. No więc teraz, to było o projekcie, jeszcze potem na koniec wrócę do niego trochę, a teraz przedstawię Państwu wyniki tych badań. Zacznijmy od tła socjologicznego. Tutaj zawsze w nawiasie są autorzy. Są autorzy tych badań. Jak Państwo widzicie, w parku około 10, frekwencja w parku w ciepły weekend to jest około 10 tysięcy osób na dobę. Z tego tutaj macie Państwo udział. Państwo widzicie to wszystko, prawda? Także nie będę czytał wszystkich liczb, prawda? To jest udział poszczególnych kategorii użytkowników parku. Forma użytkowania stali użytkownicy to jest większość i większość osób to są okoliczni, ale jak widać z tego również duży jest udział osób zamiejscowych. Pobyt dosyć długi w parku. Funkcja głównie funkcja rekreacyjna, 66% osób zadeklarowało, że przychodzą tutaj sobie pospacerować, ale również i przechodnia. Natomiast co jest istotne, kilka lat temu były w
prowadzone badania też socjologiczne. I wtedy 13 osób zadeklarowało, 13% osób zadeklarowało jako jeden z celów przyjścia do parku, odwiedzenia parku, obcowanie z przyrodą. Natomiast w naszych badaniach to już była 1/4, to już była 1/4. Czyli to jest wyraźna tendencja. Przejdźmy do następnego działu. Przyroda nieożywiona, nie będę o niej dużo mówił, dlatego że to nas zapewne nie interesuje. W każdym razie klimat. Klimat właśnie zróżnicowany wewnątrz parku w tym zakresie, tutaj Państwo widzicie, jest chłodniejszy od okolicznej zabudowy o taki rząd wielkości, temperatury i wilgotności, ale ta wyspa dobrego klimatu ma mały zasięg oddziaływania, to znaczy nie ma na okoliczne tereny, nie ma istotnego znaczenia na okoliczny teren. Warunków hydrogeologicznych, no więc to, co jest na wierzchu, to jest wszystko to, co zostało przywiezione, przewiezione, przerzucone 100 lat temu, jak był urządzany park. Tu jest podkład geologiczny, poziom wód czwartorzędowych jest taki, 2,5 metra. Jest znaczna zależność od poziomu wód Wisły, ale opóźniona. Natomiast parametry fizyko-chemiczne wód wskazują na wysoki stopień degradacji. Pani doktor Zimek z Uniwersytetu Skidobiorowi Uniwersyteckiego robiła to i ona wykazała, że jest bardzo wysoki stopień degradacji ekologicznej tej wody. Grzyby w sumie, widzicie Państwa, ale stwierdzono na terenie parku, stwierdzono 130 gatunków, bądź taksony. Są to albo podgatunki, albo też grupy nadgatunkowe, wtedy, kiedy nie oznaczono gatunku, prawda. I to jest około 1/5 różnorodności grzybów. Zwłaszcza mówimy tylko o grzybach wielkołosnikowych. Pan profesor Szczepkowski jest mi wypadł. Jeden gatunek jest na aktualnej liście chronionych, 7 na poprzedniej liście, która była do 2004 roku. Natomiast 18 gatunków grzybów występujących w parku są na czerwonej liście. To jest gatunek, którego właśnie jedyne stanowisko na Mazowszu zostało stwierdzone w parku. To już daje jakąś rangę. Tutaj dwa stanowiska na Mazowszu są znane. To jest ten właśnie chroniony, o którym mówiłem, a to jest gatunek, który był stwierdzony w 2009 roku i było to pierwsze stwierdzenie w Polsce. Ale już nie ma tego stanowiska, dlatego że to było w tych staniach, które zostały zlikwidowane. Więc prawdopodobnie był tam jakiś związek może z końskim nawozem. Ale poza tymi grzybami, które widać, to w parku występują i bardzo są ważne mikrogrzyby, pleśnie grzebowe, glebowe i tym z Uniwersytetu zajmował się pani doktor Żosek z magistratem. No więc nic, niewiele więcej mogę. One odgrywają dużą rolę w procesach glebowych, więc to jest to bardzo ważny element biocenozy parku. Zobaczcie Państwo, że tego stwierdzono 74 gatunki bądź taksony, czyli duża różnorodność tej frakcji biocenozy parku. Porosty, 45 gatunków na różnych drzewach, jak Państwo widzicie. Była jedna rzadkość florystyczna właśnie, ta świetlanka pospolita. I tutaj są dwa przykłady porostów, że tak powiem. Jak Państwo wiecie, porosty często są stosowane jako wskaźniki skażenia powietrza. W parku właśnie tą mąkę tarniową, która wskazuje wskaźnikiem niskiego skażenia powietrza, a na obrzeżu parku stwierdzono właśnie ten gatunek porostu, który jest wskaźnikiem wysokiego skażenia
dwutlenkiem azotu, to jest to, co głównie nam się nie podoba z wydechowych samochodów. I to jest ten właśnie aniechodzonawszy, ponieważ jest to skażenie rakotwórcze. Stwierdzony został na granicy parku poza parkiem. Mszaki nie były, w naszym zespole nie udało nam się pozyskać specjalisty od mszaków, ale na szczęście kilka lat temu pani profesor Fudali z Uniwersytetu Wrocławskiego robiła w ogóle inwentaryzację badania nad mszakami warszawskich parka. Więc zapewniła nam, że zapewne niewiele się w tym parku zmieniło, a wobec tego można użyć te badania i wyniki tamtych badań i za jej zgodą żeśmy właśnie włączyli do naszych wyników. 26 gatunków mchów i 2 gatunki wątrowowców, blisko spokrewnionych z mchami. Akurat specyficzny dosyć, nie wiemy dlaczego, gatunki naziemne, nadrzewne i naskalne, czyli na betonie oczywiście. Bujna wegetacja mchów na trawnikach, to jest, akurat mi się przedstawiły obrazki, bo to jest właśnie taki mech typowy dla zadrzewień, a to są mchy najczęstsze na trawnikach. No i roślinność lądowa, naczyniowa, bo krzaki są również należą do roślinności. Drzewa i krzewy posadzone, to znaczy te... to jest ta ilość ponad 160 gatunków bądź odmian, natomiast te dzikie, odnawiające się, znów się bateria wyczerpa, to jest około 100 gatunków. Nie ma wśród nich gatunków rzadkich, ani chronionych, natomiast wielką wartością parku są stuletnie zadrzewienia. Te drzewa, które były posadzone 100 lat temu, wtedy jak właśnie urządzano ten park. Roślinność wodna i jakość wód, jak już powiedziałem, parametry fizyko-chemiczne wód wskazują na degradację ekologiczną. Uwaga, dosyć roślinność wodna, tutaj Państwo widzicie ile było gatunków. Dominacja właściwie tego grożera, którego tam wszędzie widać, który jest usuwany, ale bez wyrostku. Ciekawostką jest obecność drapieżnej rośliny, taka krosiczka jest drapieżną rośliną na lądową. Tak właśnie ta roślina tutaj jest pokazana, jest drapieżną rośliną wodną i została w roślinności parku stwierdzona, w grożerze parku stwierdzona. Natomiast fauna, zwierzaki. Zwierzęta planktonowe, to są te, które wolno się unoszą. Mówimy teraz o tych, których ledwo widać, prawda, i na roślinach żyjące. Stąd mała różnorodność. I są to obecność i skład tego zespołu fauny wskazuje, że jakość wód jest tutaj drugiej klasy, czyli nieco lepiej niż pani, nie zostało to stwierdzone w badaniach fizyko-chemicznych i botanicznych. Zróżnicowanie w różnych zwierzętach. Tutaj przykłady tych małych istot niewidocznych praktycznie dla nas. Natomiast makrofauna, to jest te, które mają powyżej 5 mm, to znaczy pół centymetra. Tutaj dosyć duża różnorodność, 47 taksonów zróżnicowanych poszczególnie zbiornika. Tutaj Państwo macie kuwetę fotograficzną z tym, że tak powiem, urobkiem Frutiliaqua w parku. W tym ślimaki, 15 gatunków, małże, pijawki i tak dalej. Były dwa gatunki małży
dwa gatunki obce, marzy chronionych, te dwa tutaj. Oj, ale mi się za bakterią. Chyba mi się mówię. I znalazł się również gość z Ameryki Północnej, rzadki w Polsce, nie wiadomo jak zawędrował do tego parku Zatoczek Rozszerzonych się nazywa. I fauna glebowa, czyli znów coś, czego nie widzimy, bo chodzi tu w grę mikrofauna, powyżej 0,2 mm, licienie, około 40 gatunków, licienie, czyli coś takiego, co jest o owsiki, znane jako owsiki u dzieci, tylko 20 albo więcej razy mniejsze. I tego zobaczcie Państwo, ile jest, tego jest na metrze kwadratowym. Nawet do 1,5 miliona na metrze kwadratowym w zadrzewieniach. I to jest te wszystkie zwierzaki, o których zaraz jeszcze powiem. To jest wielka fabryka, od której zależy egzystencja bytowania rocznych. Bo one przerabiają dzień i noc, przerabiają materię organiczną na nieorganiczną, ta, która jest pożywieniem dla roślinności. Gdyby ta fabryka stanęła, albo gdybyśmy ją wytruli na przykład, to musielibyśmy jej działanie zastąpić proszkami, chemią, albo też po latach by roślinność po prostu wyginęła, bo nie miałaby zasilania minerały. Dobrze, dalej mezofauna, to znaczy te nieco większe zwierzaki, skoczogonki, to jest taki zwierzaczek sobie, też wielkości subcentymetrowej i tego było ponad 30 gatunków, nie wszystkie zostały opisane i proszę bardzo, na trawnikach kilkanaście tysięcy na metrze kwadratowym, wyobraźcie sobie Państwo, a w zadrzewieniach prawie 50 tysięcy na metrze kwadratowym tych zwierzaków. Trudno to wręcz sobie wyobrazić. Również i roztocze, prawda? Też podobnie wysokie liczby, prawie 30 tysięcy na metrze kwadratowym właśnie w zadrzewieniach tutaj. Analogicznie. No i makrofauna, czyli przykład głównym przedstawicielem dżownice, 5 gatunków, co jest sporo, bo w Warszawie, z Warszawy znamy 8 gatunków. Bardzo Państwa przepraszam, jestem w sektorze połowy. I na trawnikach, zobaczcie Państwo, ile tego jest. Na trawnikach jest ponad 100 na metrze kwadratowym, a w zadrzewieniach prawie 100, I jeżeli i konsumpcja w ciągu sezonu to jest około 10 kg tych 100 dzionnic, około 10 kg przerobionej materii na metr kwadratowy, czyli park ma 50 hektarów, ale oczywiście nie wszędzie są dzionnice, no tak czy owak wychodzi nam to gdzieś blisko 100 ton na hektar. Można to potem pomnożyć przez ilość hektarów, na których są dzionnice. A to jest właśnie, jeszcze raz powtarzam, to jest ta wielka fabryka, od której zależy egzystencja roślin w parku. No i przejdźmy do już bardziej znanych zwierzaków. Śliwaki, stosunkowo mało ich tu było, ale 6 spośród tych 15 gatunków stwierdzonych są na światowej liście, na światowej czerwonej liście. Czyli park jest ostoją, tych właśnie zagrożonych gatunków ślimaków. Dalej pająki. Pająki były badane niestety tylko, to znaczy nie były badane, inaczej odwrotnie powiem, nie były badane pająki w koronach drzew. Nie były badane pająki, więc to jest niepełny obraz fauny pająkowej. No ale wiecie Państwo, dosyć sporo tego jest tych gatunków. Ważki.
dwoje badaczy amatorskich, to znaczy bez cenzusu naukowego, ale naprawdę bardzo wysokiej klasy. Pani Łaczewska prowadzi krajową stronę ważkową i jest absolutnie znakomita w tym. No więc tyle tych gatunków zostało tu stwierdzonych. Skład uznano za bogaty, to jest 3/4 liczby w miejskiej Warszawie. Jeden gatunek chroniony to jest zarodka większa, która była stwierdzona. Biedronki. 26 gatunków, większość z nich to nadrzędne. Jak Państwo, biedronki są bardzo ważne dla ochrony roślin, ponieważ są to zwierzaki drapieżne. I one w dużej mierze regulują na przykład obecność, liczebność mszyc. Więc liczna i różnorodna obecność biedronek jest bardzo ważna. To jest biedronka azjatycka, która obecnie się gatunek inwazyjny, który się rozprzestrzenia w Warszawie. I ona tu była najliczniejsza w parku, ale była też rzadkość faunistyczna, ta druga biedronka bez polskiej nazwy. Motyle. Park nie jest przyjazny dla motyli z dwóch powodów. Po pierwsze, jest w dużej mierze zadrzewiony, po drugie, trawniki są koszone. Chociaż już w tym roku po raz pierwszy pojawiły się przestrzenie trawników niekoszonych na uboczu. I to jest zupełnie nowość, to jest zupełna nowość warszawskich parków i to jest właśnie między innymi wynik naszych rozmów z zarządem oczyszczania miasta, z gospodarzem parku. No więc tutaj dwa przykłady tych motyli. Inne przykłady motyli występujących w parku. Mrówki. 10 gatunków i to jest stosunkowo dużo jak na Warszawę. To jest stosunkowo dużo. Dwa gatunki zostały nowe stwierdzone na Warszawie, jeden rzadki. Natomiast brak gatunku tego właśnie, którego tu jest nazwa, hutnica natolickiej, który jest w tej chwili inwazyjny w Warszawie, rozprzestrzenia się burzliwie w Warszawie, ale do parku Staroszewskiego jeszcze nie dotarł. Na trawnikach są trzy gatunki, ale występują licznie, a w zadrzewieniach są pod zarządzeniami są wszystkie gatunki stwierdzone w parku, ale są nieliczne. Były badane też dzikie pszczoły, ale nie przez panie ze ZGW, to jest zespół właśnie z ZGW, ale nie zostało opracowane. Mam nadzieję, że będzie się zawsze będą. Śmiele są bardzo ważne też. Czy za długo już to już jest? Nie. Nie mam poczucia czasu, jak mówię już stąd. Połowa. No dobrze, to tak właśnie. Śmiele są bardzo ważne dla roślinności parku, ponieważ są to jedne z głównych zapylaczy. I wobec tego właśnie egzystencja roślin w parku, tak jak zależy od fauny krajobrazowej, zależy również w dużej mierze od śmieli. Ryby, przechodzimy do kręgowców. Ryby, pan profesor Wolnicki z Instytutu w Zalesiu Górnym, to jest Instytut Rybacka Światowego. Tak, jakoś tak. No więc ryb specjalnie tutaj nie ma jakichś atrakcyjnych. Są, tak jak i wszędzie w warszawskich wodach gatunki inwazyjne. Tutaj z obszaru śródziemnomorskiego te babki. I prawdopodobnie też trawianka, to jest gatunek syberyjski, który też się rozprzestrzenia obecnie w warszawskich wodach, jest zmartwieniem dla wędkarzy, bo jest to gatunek bardzo
niekorzystny dla zespołów krajowych ryb. Pochodzenie ryb jest głównie z Wisły, jest połączenie wodne z Wisłą kanałem pod portem żeleńskim i zarybień, ale również wpuszczane są i dzikie. Tutaj Państwo widzicie te rybki, które pływają. Nie słodko rozwiązują się w wodzie. Większość zdjęć, które Państwu pokazuję, to są zdjęcia oryginalne z parku. To są zdjęcia oryginalne z parku. Płazom nie za dobrze się powodzi, dlatego że są koszenie trawników zabija je, prawda? Po wyjściu na ląd, gdzieś one tam są i koszenie je zabija. Poza tym nieustabilizowany poziom wód, odpróżnianie zbiorników, to wszystko im nie służy, ale od lat 90. utrzymuje się ten sam zespół płazów, żab i traszka jest też z płazów. Natomiast jest również gad. To jest żółw czerwonolicy. Jego zdjęcie z parku i zdjęcie, które zrobiłem w Rzymie. To jest nieszczęście, ten żółw czerwonolicy. To jest podgatunek żółwia ozdobnego, który dawniej był dziesiątkami tysięcy importowany do Europy, między innymi do Polski. Był atrakcyjnym zwierzakiem akwariowym. Ale niestety za to się wydostało, to nam został wypuszczany do wód i tam jest bardzo szkodliwym drapieżcą. Jest praktycznie zdoła dotrzeć wszędzie, to znaczy i na głębokiej wodzie może polować, i na płciznach, gdzie już na przykład drapieżne ryby nie docierają, i również i na lądzie, a jeżeli mu zabraknie pokarmu zwierzęcego, to się żywi roślinami i przeżyje. Na szczęście, nadzieja była taka, że on nie będzie przeżywał na zimę, jednak przeżywa. Te żółwie w parku są już obserwowane od 3 lat, również w innych warszawskich zbiornikach. Na szczęście jeszcze się nie rozmnaża, no ale jak on się troszeczkę przystosuje i klimat się troszeczkę przystosuje do niego, to znaczy uciekli, to kto wie, już na Węgrzech i we Włoszech on już się rozmnaża i to jest nieszczęście. Jest zabronione bardzo surowo, to jest jeden z 10 gatunków na liście Unii Europejskiej, których jest surowo zabronione w ogóle przywożenie do Unii Europejskiej obecnie i wypuszczanie. Jeden z najbardziej niepożądanych gatunków inwazyjnych na Unii Europejskiej. Ptaki, ja rozumiem, że były już tutaj, już była mowa, pani Beata już. Tak, była. Półtora roku temu. Ja już nie będę zaczynał. W każdym razie 37 gatunków, to jest dokładnie tyle, co było w poprzedniej inwentaryzacji, w której brałem udział, 10 lat przedtem, dokładnie tyle gatunków lęgowych. Tutaj macie, i zagęszczenie też było właściwie podobne, No a poza tymi lęgowymi, to w sumie regularnie występuje około 60 gatunków. Najliczniejsze tutaj jest gatunek najliczniejszy szpak, około 30 par i najbarwniejszy mandarynka. Też inwazyjnie, ale ją lubimy. I w zeszłym roku po raz pierwszy była lęgowa w parku. Ja w tym roku? No na pewno jest lęgowa, chodzą w ruchu. Chyba działa ruchy. Tak? No, czyli już się naszedł na starą siedzibę w parku. Ssaki, wiewiórka. Park jest jedną z obok łazienek, jest ostatnio najliczniejszej populacji wiewiórek. One są tutaj tak już uzależnione od karmienia, że w ogóle na zimę nie zmniejszają swojej aktywności, bo nie chcą tracić okazji, żeby nie chcą zwyczajać ich karmiących od siebie, więc... więc no i Państwo widzicie, jaki jest stopień tutaj ich oswojenia, ale ten stopień oswojenia jest w różnych częściach parków różny. Pani doktor Grys z
scenkami swoimi prowadziła te badania i w różnych częściach parku te żywioły zachowują się różnie i różnie mają stopień tolerancji w stosunku do ludzi. To jest zawsze jasne. Kwet badany, monitorowana jest liczba kwetowisk. To jest dosyć dużo tych kwetowisk, jak na otwartą przestrzeń tam w parku. Tak widzicie Państwo, Brygada Ogrodników zagrabia te kwetowiska, no ale za godzinę będą następne, co nie szkodzi kwetom. Natomiast co jest ważne dla kwetów? Nie ma to, co jest w łazienkach pod darnią jest siatka, która w ogóle eliminuje obecność kwetów. Nie ma tego w parku skarszewskim, stąd kwetom się dobrze powodzi. I obietnica jest, że nie będzie tego w parku skarszewskim. Jest właśnie prowadzony też monitoring kweta. No i największy zwierzak ze stałych przebywających w parku, bóbr, też o dużym stopniu oswojenia. Rodzina bóbru żyje na tej wysepce, która jest przy brzegu jeziorka Kamionkowskiego. I tutaj macie Państwo, gdzie dużo kłopotów mają ogrodnicy z tymi bobrami. Jak Państwo bywacie w parku, to widać drzewa otoczone siatką, a tutaj właśnie sobie płynie taki bób. Jest to niewątpliwie atrakcja zoologiczna parku, ale nie utrafienie dla ogrodników. Nietoperze, zobaczcie Państwo, ile gatunków tych nietoperzy, prawda? Pięć gatunków, badał Pan doktor Leszyński z SBGW. Jest kolonia rozrodcza Borowca Wielkiego przy głównej alei parku, tej ochalającej, w takiej szczelinie drzewa. I myszy, dwa gatunki myszy, polna i leśna, to jest polna, łatwo ją poznać po tym, że ma właśnie tą czerwoną, ciemną smugę, tutaj mama z córeczką, a tutaj niestety tortury badawcze, ale wszystkie one były wypuszczone, tylko dostały paszporty. Pani doktor Pieniążek, Agnieszka Pieniążek, badała je. No i sporadycznie pojawia się szczur wędrowny również tych gryzoni. Myszy polne w parku skarżyskim nie są tak oswojone jak na przykład w parkach Berlina, gdzie wystarczy rzucić kawałek sucharka i po kilku minutach pojawiają się konsumenci i można ich spokojnie. To zdjęcie zrobiłem z odległości, ja wiem, metra, dwóch metrów. Na tyle mogłem się zbliżać, jeżeli miałem ochotę, ze względów fotograficznych. Ale nie widać w dzień te myszy polne w parku skarszewskim. Jeże, które jest liczne w parku, ale nie były badane jeże. Natomiast tutaj to jest zdjęcie pani Magdy. Po raz pierwszy w historii parku był zajęć. Ja już nie widziałem zająca od kilkunastu lat w okolicach Warszawy. Świadkowie mogą być na sali. Natomiast Magda zrobiła zdjęcie, prawdopodobnie przyszedł ten zająć, żeby się załapać na, że tak powiem, medialnie. Czyli prawdopodobnie, bo potem już tutaj się nikt ich nie widział. Nie, one były widziane, ta konkretnie para, którą na wycieczce, bo to było na wycieczce w maju, spotkaliśmy bardzo wcześnie rano, bo to była taka wycieczka o 6 rano. Ta para, ja później miałam doniesienia od parkowiczów, ja też nie raz widywałam je. Natomiast to nie był jedyny raz, bo później już w trakcie tej inwentaryzacji ptasiej hieny, to było wcześniej, w 2014, kiedy robiliśmy te przejścia poranne na ptaki, też spotykałam właśnie o wschodzie słońca jak w klombach tej głównej. Jak one koegzystują z tą masą psów?
w parku. Tak, myślę, że są w tych gęstych krzewach gdzieś ukryte lory. A populacja źródłowa jest na stadionie nie narodowym. Nie jest zwyczajem zająca siedzieć w gęstych krzewach. Ale na stadionie narodowym właśnie w gęstych krzewach jest 11 par podobno. 11 par. Tak, nam powiedział pan, który tam robił właśnie taką inwentaryzację. Taka dziewczyna, która tam pracuje, dziewczyna, która pracuje tam, zajmuje się zieleniem. Trzeba napuścić sakarze na to. Ja mam wrażenie, że ta para, która jest odcięta po prostu, znalazła się w miejscu odcięta i się jest w kotle po prostu. To jest bardzo tajemnicza sprawa, dlatego, bo te zające są widywane. I tak jak ja widziałam je na przykład w Alei Głównej na Klombie, on tam się wyraźnie karmił czymś, po czym na widownię z psem uciekł w krzaki. I no oczywiście, że one mogą później nawet i do Wisły, ale mają do przekroczenia dwie duże arterie. I na przykład lisowi, który też był, no nie udała się ta sztuka. To był czas odliczony. Tak. Rozumiem. A już wrócimy. Proszę Państwa, poza tymi, które pokazałem, to były w sumie 18 gatunków szczaków, między innymi jeszcze norka amerykańska, podobno wędkarze ją widują. I to jest przegląd fauny. Natomiast mam podsumowanie tego wszystkiego, ile tego dzikiego życia jest. W parku mam dwóch wersji, wersji light i wersji tej pełnotłuste. Ponieważ nie widzę, ponieważ nie widzę zniecierpliwienia u Państwa, to wobec tego. Proszę Państwa, to jest liczba taksonków. Różnorodność to jest różnorodność dzikiego życia w tym parku. Ukształtowana przez te 100 lat, jak wszystko zaczęło się od zera. Bo wszystko tam się zaczęło od zera. Wprawdzie nie było w tym czasie spychaczy i buldożerów, prawda? Ale niemniej ten park został przewrócony do góry nogami i wszystko tam zostało posadzone od początku. Czyli to wszystko, to całe dzikie życie, akurat ogromna jego większość, to jest 100 lat. Jeżeli wykluczymy samoróbstwo, to musiało skądś przyjść. I jeszcze będzie na razie przychodzić, jeżeli utrzymamy w parku odpowiednie warunki. No więc tutaj macie Państwo liczbę taksonów bądź gatunków poszczególnych tych składników biocenozy, o których mówiłem, prawda? Nie będę tego czytał. W sumie jest to. Doliczyliśmy się to, cośmy policzyli, że tak powiem, znamy, to jest około tysiąca tych taksonów. Z niepoliczonymi, nie wiem ile jeszcze jest do tego tysiąca, ile tych plusów jeszcze tam trzeba dodać do tego tysiąca. Dla porównania Państwu powiem, że fauna Warszawy to jest 4-6 tysięcy gatunków. Roślinność naczyniowa Warszawy to jest 1300 z groszami gatunków i to jest bardzo dobrze zinwentaryzowane. Do tego jeszcze dochodzą paprocie, szarki, grzyby, w szczególności makro i mikrogrzyby. Te wszystkie pleśnie, prawda, tu już jest nieskończona ilość gatunków i w ogóle nie wiem o ich istnieniu. I porosty. Czyli w sumie możemy powiedzieć, że dzikie życie wielokomórkowe, bo mówimy w ogóle tylko o wielokomórkowcach. Nie mówimy o mikrobach, prawda, w ogóle to wykluczamy. To pomijamy. Warszawy to jest 8-11 tysięcy gatunków. Czyli te ponad tysiąc gatunków w Parku Starszewskim, to jest ładna kilkanaście procent, albo może nawet jedna piąta bioróżnorodności Warszawy. I stąd, aha, to jest ta wersja light, jest w naradniu. I stąd możemy mówić, że Park Starszewski, że Park Skaryszewski jest rezerwuarem, ważnym rezerwuarem bioróżnorodności
bioróżnorodności, ale również i zasobów ilościowych, a przynajmniej fauny, prawda, a przynajmniej fauny miasta. To jest ostroja znacznej liczby gatunków zagrożonych czerwonych list polskich i europejskich. Są tam liczne gatunki, są rzadkościami faunistycznymi Warszawy Polski. Mówiłem Państwu o tym przy przedstawieniu poszczególników. Drzewa i krzewy są wielką wartością tego parku, są drzewa i krzewy zabytkowe, to jest 186 gatunków bądź odmian. No i właśnie. Może tym dłuższy. Nie wiem, ile tych wstępów. Analogowo. Analogowo, tak, no analogowo. No i jak już powiedziałem, nie udało nam się zbadać bilansu tlenowego i dwutlenku węgla zadrzewień parku. Ale tak wielka grupa intensywnych zadrzewień jest na pewno bardzo znacząca w bilansie tlenowym miasta, a jak Państwo wiecie, miasto jest w ostrym deficycie bilansu tlenowego, bo wszyscy oddychają, samochody zużywają ogromne ilości tlenu, uwalnianie tego tlenu przez oszczędność jest niewielkie i wobec tego Pas Karszewski tutaj ma dla miasta ogromne znaczenie. No i wreszcie to bogactwo przyrody, o którym Państwu mówiłem, jest również wartością rekreacyjną. No, ktoś, kto zobaczy tego wodra, czy te nietoperze latające, to jest dla niego atrakcja. No i żeby skończyć, to jeszcze pochwalmy, jeszcze raz wróćmy do tego projektu, o którym Państwu mówię na początku. Jakie znaczenie tego projektu? Jego cele, przypomnę Państwu, była dokumentacja stanu przyrody. To, co Państwu przedstawiłem i to, co jest ta książka, którą puściłem Państwu oglądać. Sformułowanie wskazań proekologicznych. Tutaj jesteśmy w dużej mierze gotowi, ale to jest sprawa współpracy, prawda? To jest sprawa dalszej współpracy z decydentami i ogrodnikami miejskimi i popularyzacja przyrody zieleni miejskiej. To były te trzy cele. Opis przyrody został zrobiony. Wyniki naukowe tego projektu. Opis przyrody, bioróżnorodność parku i precedens tak komplementowej inwentaryzacji przyrodniczej Śródmiejskiego Parku. Nie znam ani w Polsce, ani w Europie tak kompleksowej inwentaryzacji, to znaczy, że jednocześnie była i tło socjologiczne, i przyroda martwa, i porosty grzyby, i tak dalej, aż do i 10 grup bez kręgosłów też bardzo. Wyniki aplikacyjne to jest proekologiczne wskazania dla utrzymania i rewaloryzacji parku, jeżeli ona będzie. Ostatnio byłem na spotkaniu i prezydent Olszewski mówił, że to jest, będzie rewaloryzacja tego rejonu Pragi i między innymi również i park tutaj wspomniał. No i wyniki społeczne tego projektu. Jest to precedens, też moim zdaniem w Polsce na pewno, a zapewne i w Europie, tak znacznego społecznego zaangażowania, tak znacznej grupy środowiska naukowego w badaniach o celach proekologicznych. No i wreszcie znaczenie społeczne to jest to, że mamy tą grupę ludzi, mamy kontakt z nimi i oni są nadal w stanie, że tak powiem, działać. Proszę Państwa, powiem Państwu, że jest, mam jeszcze minutę. Przy okazji powiem Państwu właśnie tutaj, że jest od kilkunastu lat szerzy się na świecie, nie wiem czy to jest moda, czy no, ruch bioblitz od blitzkriegu tutaj jest. To znaczy na jakimś terenie, wyznaczonym terenie zbiera się grupa biologów i w ciągu 24 godzin, często przy udziale publiczności, inwentaryzują wszystko, co są żyje na tym terenie.
To jest robione okresowo, nie wiem czy co roku, ale na pewno chodzi o okresach między innymi Central Parku w Nowym Jorku, gdzie to jest sensacja, duża publiczność w tym uczestniczy. Były dwa takie przykłady u nas w Polsce zrobione, to znaczy park w Sopocie i park w... Tam jest na południe takie miasto, to się nazywa blisko jest. Nie w Pruszczu Gdańskim, a no, nie ma znaczenia, nie u nas, nieważne. W każdym razie to się wpisuje, te badania, to znaczy biegnictwo jest 24 godziny, prawda? Ludzie biegają z siatkami, z mikroskopami i tak dalej. Natomiast tutaj były metodyczne badania prowadzone przez rok, prawda? Więc to jest nieporównywalne, ale jest to, że tak powiem, wpisuje się to właśnie w ten. No i zdjęcie pamiątkowe jesienią zeszłego roku. Niestety z tych 30 czy 40 uczestników tylko 18 zgłosiło się o 9 września o wyznaczonej godzinie. Magda to nie źle robiła zdjęcie. I to jest. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość.